Dzień dobry wszystkim. Dzisiaj będziemy rozmawiać na temat metodologii 12 faktor w tworzeniu aplikacji, tak zwanych 12 czynników, ale zacznijmy od tego, z kim właściwie dzisiaj rozmawiacie albo kogo słyszycie. Mam na imię Adam i pracuję dla Netguru jako inżynier DevOps. Zajmuję się szeroko pojętymi sprawami serwerowymi, włącznie zajmuję się usługami cloudowymi, także przygotowuję aplikacje do deploymentu i ogólnie zarządzam infrastrukturą jako taką. Zatem, idąc już do konkretów. Czym jest metodologia 12 Factor i jakie są jej plusy? Podrobna historii. 12 Factor tak naprawdę zostało wprowadzone jako propozycja przez Heroku, przez co niektóre czynniki były dostosowane pierwotnie do ich platformy, ale z czasem przerodził się jako typowy standard dla wszystkich prowajderów cloudowych. Co to nam daje? Daje nam łatwy sposób depowania aplikacji na właśnie usługi cloudowe, AWS, Google Cloud Platform, Azure. Jest łatwo skalowalne. Częściowo automatyzuje naszą infrastrukturę, środowisko jako takie i jest zoptymalizowany pod kątem systemów ciągłej integracji i ciągłego deploymentu. Jeśli chodzi o 12 Factor, składa się, jak już nazwa wskazuje, z 12 czynników, 12 podstawowych punktów. Przelecimy przez wszystkie po kolei, a potem też wyjaśnię, jak to wygląda w praktyce. Zacznijmy od codebase, czyli tak naprawdę od kodu. Codebase, czyli kod, powinien znajdować się w pojedynczym repozytorium. Jeżeli aplikacja znajduje się na więcej niż w jednym repozytorium, tak naprawdę to jest dystrybuowany system, więc każdy z tych repozytoriów musi być zgodny z 12 Factor. I też jest bardzo ważne, że tak naprawdę każda aplikacja nie powinna mieć powtarzalnego w dużych ilościach kodu. Jak masz jedno repozytorium, wykorzystuj po prostu to jedno repozytorium do odpalenia jednej lub dwóch aplikacji, ponieważ tworzenie dwóch repozytoriów z tym samym kodem jest zbędne i bezcelowe. Co innego jest kod, codebase, a co innego deploy. Deploy to tak naprawdę środowiska deploymentu. Codebase to jest kod w repozytorium jako taki, aplikacja napisana, a deployment to jest przygotowane środowisko działające już w danym typie. Albo to jest produkcja, albo to jest staging, albo to jest development, na przykład na jakimś serwerze albo lokalnie. Następne, dependencies, zależności. Bardzo ważne, żeby te zależności były jasno zadeklarowane i spisane. W przypadku Ruby on Rails jest to game file, w przypadku JavaScriptu jest to package JSON, w przypadku Elixira jest to mix EXS. Te zależności powinny być odizolowane od systemu. To znaczy, że muszą być odpalane w tym konkretnym miejscu i powinny być instalowane w konkretnej ścieżce. Nie mogą być instalowane globalnie dla systemu operacyjnego. Zewnętrzne zależności typu na przykład ImageMagick powinny być wrzucone jako binarka, plik binarny, razem z kodem. Albo opcjonalnie powinien być stworzony pewien Docker file z wykorzystaniem Dockera, który odpowiednio ściągnie wszystkie te zależności i w odizolowanym środowisku je zainstaluje. Ważne, nigdy nie instalować zależności dla aplikacji na całym systemie operacyjnym. Następny punkt. Konfiguracja. Konfiguracja w kontekście 12 Factor tak naprawdę są ważne zmienne środowiskowe, jak już ustawimy. Tak naprawdę chodzi o szczegółowe dane typu adresy bazy danych, kredki do SMTP. Są to po prostu hasła, loginy i hasła, credentials. Powinno być oddzielone od kodu. Nigdy nie hardkodujemy, nigdy nie wpisujemy bezpośrednio w kod ważnych danych, ponieważ tak naprawdę w przypadku wycieknięcia kodu może dojść do próby hakowania, przejęcia systemu. Konfiguracja powinna różnić się między środowiskami. Tak naprawdę środowisko stagingowe powinno mieć inną konfigurację w kontekście bazy danych, w kontekście dostępów do bucketów S3, albo tak naprawdę do loginu i hasła, niż środowisko produkcyjne. Ale kod między tymi środowiskami powinien być taki sam, albo przynajmniej tak bliski sobie, jak to tylko możliwe. Ale do tego pójdziemy dalej.
Można wykorzystywać Secrets Env i YAML i database YAML na serwerze i po prostu odpowiednio podpinać je do aplikacji i uruchamiać, ale lepiej mieć skomitowane te Secrets YAML i database YAML do kodu i odnosi się do zmiany środowiskowych. W ten sposób nie mamy problemu odnośnie tego, że przez przypadek skomitujemy te pliki i wyjdą nasze ważne dane, albo że stanie się coś na serwerze i na przykład nie, lokalizacja plików zostanie przesunięta i będzie problem z odczytaniem. Systemowe zmiany środowiskowe są dostępne na całym systemie. W taki sposób też je wczytujemy. Ułatwia to też nam pracę w depowaniu na przykład na Heroku, gdzie po prostu wpisujemy w odpowiednim menu te zmiany środowiskowe. Na AWS Beanstalk też, na Azure, na Google Cloud Platform. Wszystkie mają specjalne opcje, żeby wprowadzić te zmiany środowiskowe i nie przejmować się plikami Secrets YAML, Database YAML. Ani broń Boże wpisywać ich bezpośrednio w kod. Następny punkt. Backing services, czyli tak naprawdę serwisy wspierające. Chodzi po prostu o to, żeby aplikacja była zaprojektowana w taki sposób, że z poziomu kodu nie ma znaczenia, czy się podpina bazę danych, która stoi lokalnie, czy też bazę danych, która stoi na oddzielnym serwerze i łączymy się tylko po konkretnym URL-u. I tak dochodzi do wszystkich usług, na przykład właśnie S3 Bucket albo FTP. Dla kodu powinno być to samo. Ścieżka do Redisa, to może być lokalnie zainstalowany Redis, a może to być po prostu usługa AWS-owa. To nie powinno mieć większego znaczenia. Jedyne, co w tym momencie się zmienia, to konfiguracja, a nie kod. Dalej. Build, release, run. Tak naprawdę to są trzy fazy. Chodzi o to, że w trakcie każdej fazy dzieje się co innego. Faza buildu, budowania, konwertuje kod na taką paczkę, którą można uruchomić. Release łączy ten build, tą paczkę, z konfiguracją, czyli ze zmiennymi środowiskowymi, albo secrets YAML, database YAML, zaciągając odpowiednie dane, a run stage, czyli tak naprawdę faza uruchomienia, uruchamia tą całą paczkę. Ważne jest, żeby w trakcie każdej z fazy oddzielić pozostałe. To znaczy, że jeżeli mamy run stage, czyli tak naprawdę działanie aplikacji, żeby nie modyfikować kodu, żeby się nie dało zmodyfikować kodu, tak naprawdę trzeba by cały proces rozpocząć od nowa. Momencik, mam drobne problemy z systemem.
Ok, jestem już, przepraszam. Niestety nam narzędzie zaniknęło. Fazy build, release i run. Niestety, proszę Państwa, mam dość problem z naszym narzędziem. Prosimy już o chwilkę cierpliwości. Przepraszam za to. OK, dziękuję za cierpliwość. Wracając do build, release, run. Jak widzicie, tak naprawdę na początku mamy kod, który potem jest budowany. Czyli tak naprawdę są instalowane wszystkie zależności, wszystko jest kompilowane ze sobą, działają pipeliny itd., itd. Potem jest stworzony release, czyli jest połączenie builda i konfiguracji, a potem ten release jest uruchamiany, żeby rozpocząć już dalsze działanie normalnej aplikacji. Co jest ważne, te etapy muszą być mocno rozdzielone. Każdy release, każde wypuszczenie musi mieć unikalny ID. Może to być timestamp, czyli tak naprawdę data, czas, albo po prostu numer, który wzrasta. Sam etap budowania powinien być rozpoczęty przez dewelopera, który pisał dany kod, ponieważ właśnie deweloper wie najlepiej, co się działo i w ramach potencjalnej awarii problemów wie, jak temu zaradzić albo cofnąć. Samo uruchomienie już zbudowanego release'u musi dziać się automatycznie. Co jest jeszcze ważne w przypadku unikalności ID-ków, jeżeli się okaże, że dany release nie działa poprawnie, po uruchomieniu, zawsze można zrobić tak zwany rollback, czyli cofnąć do poprzedniej wersji aplikacji. Taką możliwość na przykład udostępnia Capistrano, albo też można użyć Dockera, odpalając starszy obraz albo kontener. Idąc dalej, procesy. Procesy tak naprawdę nie powinny dzielić między sobą niczego z pomocą pamięci. Jeżeli jakieś dane muszą być przekazywane, dane, które powinny pozostać na dłużej, powinna być wykorzystana do tego baza danych. Jeżeli chcemy przechować jakąś sesję, to wykorzystujemy usługi takie jak Redis albo Memcache. Pamięć nie może zostać użyta do przechowywania danych, ponieważ z natury jest nietrwała i dane mogą po prostu ulec utraceniu albo po prostu zostać skorumpowane. Odpinanie portów, łączenie portów, bindowanie portów.
Każda usługa powinna zostać podpięta pod konkretny port. I komunikacja z tą usługą powinna być możliwa tylko i wyłącznie przez ten port. Na przykład serwis HTTP powinien udostępniać port na przykład 3000 i możliwość z komunikacji requestów może być możliwa tylko na ten port. Umożliwia to tak naprawdę dobrą komunikację między różnego rodzaju usługami. Następny, czyli równoległość. Procesy powinny być przygotowane w taki sposób, zaprojektowane w taki sposób, by uciągnąć zróżnicowane obciążenie. Oznacza to tyle, że request zapytania HTTP powinny być przejęte przez proces webowy, a długotrwające zadania powinny być wykonywane przez workery. Jeden pojedynczy proces nie powinien odpowiadać za wszystko. Aplikacja powinna polegać na upstarcie albo na formanie zamiast na plikach PID albo na demonizowaniu z uwagi na delikatną naturę plików PID i czasem problematyczność demonizacji. W przypadku Dockera jest też o tyle łatwo i wygodnie, że można to rozdzielić po prostu na osobne kontenery. Każdy proces działa w osobnym kontenerze i potem po prostu skalować każdy proces osobno. Tak to mniej więcej wygląda. Czyli tak naprawdę, jeżeli mamy mało zapytań HTTP, to możemy utrzymać daną liczbę procesów działających jako web serwer, ale jeżeli mamy dużo działających workerów ze względu na zadania do wykonania, możemy także zwiększyć liczbę tych workerów, żeby szybciej zadania wykonać i zmniejszyć kolejkę. Następnie, disposability. Tak naprawdę chodzi o to, że każdy proces powinien być w stanie łatwo i szybko zatrzymać i uruchomić. Procesy powinny uruchamiać się szybko, jak to tylko możliwe, a powinny być ubijane w taki sposób, że zakończą pracę, którą aktualnie wykonują i zakończą swoją działalność bez tak naprawdę dropowania połączenia. Workery, procesy, które zajmują zadania z kolejki, jeżeli dostaną taki sygnał z sectorem, powinny zwrócić to zadanie z powrotem do kolejki i dopiero wtedy ulec zabiciu, usunięciu. Dev prod parity. Tak naprawdę chodzi o to, żeby środowisko zarówno produkcyjne, jak i deweloperskie były sobie tak bliskie, jak to tylko możliwe w kontekście kodu. Pamięć tylko uruchomię. Przepraszam za to, ale tak naprawdę chwilę trochę. Zatem wracając, wszystkie środowiska powinny być jak to możliwe, jak to tylko się da. Czas między kolejnymi deploymentami, wrzuceniem kodu na dane środowisko to powinna być kwestia godzin, a nie kwestia tygodni. Skłaniamy się ku continuous delivery, czyli tak naprawdę wrzucanie nowego kodu, powiedzmy sobie po paru godzinach, w ten sposób cały czas aplikacja działa według najnowszych standardów, najlepiej jak to możliwe. Sam proces deploymentu powinien być, jak już wspomniałem, odpalany przez dewelopera, a nie przez jakiegoś administratora, który w ogóle jest odcięty od tematu i nie wie, co się dzieje, ponieważ deweloper, jeżeli zauważy, że coś jest nie tak, potrafi stosownie działać, by to szybko naprawić albo odpowiednio cofnąć. Wykorzystanie różnych adapterów powinno być unikane. Co chodzi mi z adapterami? Na przykład, nie wiem, wykorzystywanie na środowisko deweloperskie SQLite'a
na środowisko stagingowe w Postgresa, a na produkcję MySQL. Unikamy tego typu rzeczy. Wykorzystujemy takie usługi, jakie byśmy się starali wykorzystywać na docelowym środowisku, żeby wszystkie te środowiska, dev, produkcja, staging, beta, UAT, preprod, były sobie tak podobne, jak to tylko się da. Oczywiście nie zawsze da się idealnie, ze względu na przykład na poziom skomplikowania infrastruktury, albo z powodu trudności dostępności do niektórych narzędzi, ale po prostu starajmy się, żeby to było możliwe, jak tylko się da. Teraz logi. Istnienie logów jest kluczowe. Logi muszą zaistnieć. Tak naprawdę logi przedstawiają wszystko, co się dzieje z daną aplikacją. Jeżeli dzieje się jakiś problem, dzieje się coś źle, logi są jedynym sensownym sposobem, aby szybko wyciągnąć informacje na temat tego, co jest nie tak. Owszem, teoretycznie można wejść w konsolę i zacząć robić resztę zapytania, ale czasem problem może zaistnieć po trzeciej, czwartej w nocy, a sprawdzimy to dopiero, powiedzmy sobie, o 8. Logi takie powinny być wysyłane jako strumień wydarzeń na standardowe wyjście, na std::out. Można dodatkowo też zapisywać do plików jako backup. To jest absolutnie dozwolone, może być, ale 12 factor narzuca, że musi być na pewno std::out. Dodatkowe wykorzystywanie narzędzi takich jak Elkstack, Logmatic, Logly i tego typu rzeczy jest wysoce wskazane, żeby po prostu później móc przechowywać, analizować i filtrować te dane. Jak się ma jedną pojedynczą aplikację na jednym serwerze, to może nie jest taki problem, ale jak wejdziemy w infrastrukturę, gdzie jest kilkanaście serwerów i na każdym serwerze jest troszeczkę inny proces, to jednak wszystko łatwiej skonkatenować za pomocą takiego automatycznego narzędzia. I my też to polecamy. Następne. Procesy administratorskie. Proces administratorski chodzi nie o sudo dostęp, o superusera i admina jako takiego na serwerze, ale chodzi o prace takie standardowe, taki maintenance typu odpalenie DB Migrate albo modyfikacje właśnie inne bazy. Chodzi o takie zarządzanie zasobami. 12 factor zaleca wykorzystywanie języków, które udostępniają REPL, czyli tak naprawdę interaktywny shell out of the box. A także te polecenia typu na przykład DB Migrate powinny zostać wykonywane na tym środowisku, które aktualnie działa. I powinno być tak samo odizolowane jak reszta. Czyli jakbym zrobił bundle exec rake DB Migrate, żeby działało tylko i wyłącznie z wykorzystaniem dependencies, czyli zależności odizolowanych, i żeby było wykorzystywane tak samo jak reszta poleceń. Teraz jak to wygląda w praktyce? Jeśli chodzi o codebase, czyli tak naprawdę kod, to po prostu wykorzystujemy GitHuba, Bitbucket, Subversion, których z narzędzi wersjonowania treści. Musi takie zaistnieć. I zakładamy, że jest jedna aplikacja na repozytorium. Jeżeli mamy na przykład utworzone mikroserwisy i każdy mikroserwis jest w innym repozytorium, ale razem składają się jako jedna duża aplikacja, to my to traktujemy jako dystrybuowany system, wtedy każdy mikroserwis musi być zgodny z 12 factor osobno. To jest traktowane jako malutka, osobna aplikacja. Jeśli chodzi o zależności, to większość języków programowania udostępnia możliwość zapisy manifestu niezależności out of the box. Znaczy bardziej frameworków niż języków. Na przykład NPM, Yarn, Ruby on Rails z Gemfilem. Można też, jeśli chodzi o zależności systemu operacyjnego, wykorzystywać Dockera. I Docker będzie się przewijać tutaj często. Możemy stworzyć Docker file, w którym definiujemy, że będą potrzebne takie i takie narzędzia i przy uruchomieniu one będą wykonywane.
W ten sposób równocześnie dokonujemy podwójnej izolacji środowiska. Po pierwsze, wykonujemy polecenia z wykorzystaniem bundle exec, a nie staramy się odpalić to jako proces systemowy ogólny. A po drugie, wszystko to, co zostanie uruchomione, będzie wykonane w kontenerze dockerowym. Dzięki czemu wszelkie zmiany typu instalacji ImageMagicka, instalacji dodatkowych bibliotek nastąpi tylko i wyłącznie w kontenerze dockerowym, a nie na całym systemie operacyjnym. Konfiguracja. Czyli tak naprawdę login, hasło, dostępy, szeroko pojęte. Można zostawić secret YAML i database YAML na se po prostu je czytywać za pomocą aplikacji, ale to jest taki półśrodek. Lepiej, już najlepiej jest wykorzystywać zmiany środowiskowe systemu operacyjnego. Zadeklarować, że aplikacja wyciąga zmienne środowiskowe systemu operacyjnego, to można wykorzystać w Ruby on Rails, to można wykorzystać w JavaScriptie, z tego co wiem, to można wykorzystać w Elixirze, prawdopodobnie w większości języków, którymi się spotkałem na chwilę obecną. Bardzo ważna rzecz, nie wpisujemy na sztywno żadnych danych dostępowych w kodzie. To jest bardzo ważne, ponieważ potem nie będzie można tego zmienić zależnie od środowiska. A jeżeli kod wycieknie, to dane wyciekną. Czasem to może być pomniejsza rzecz, na przykład dostęp do Redisa, gdzie i tak jest ograniczony dostęp. Ale czasem to może być dostęp do bazy danych, gdzie są dane kilkunastu tysięcy użytkowników, albo dane kredytowe. Więc tego typu rzeczy nie robimy nigdy. Jeśli chodzi o usługi wspierające, standardowe serwisy. Wykorzystujemy standardowe narzędzia, adaptery. Postgres, MySQL, SQLite. Nie używamy jakichś takich customowych, dziwnych, wymyślonych narzędzi, modyfikacji, ani nie piszemy niczego sami z siebie, tylko wykorzystujemy to, co nam dała społeczność i to, co nam dał język, framework. Tak jest najłatwiej, tak jest nawet bezpieczniej. Będzie też większe wsparcie i prawdopodobnie będzie lepiej zabezpieczona. Oczywiście nie zawsze się tak da, ale starajmy się. Następnie build, release, run. Najłatwiej wykorzystywać narzędzia, które zostały specjalnie do tego przygotowane. Na przykład Capistrano w przypadku Ruby on Rails, albo Shipit w przypadku JavaScriptu, albo szeroko pojęte wykorzystanie Dockera. Również się zgadza. Dockerfile, potem budowanie obrazu, potem uruchomienie kontenera wraz ze zmiennymi środowiskowymi. To również może być wykorzystane. Procesy. Nigdy nie przechowywać żadnych danych w pamięci. Nie powinno się. One nie powinny być w żaden sposób przechowywane. No chyba, że po prostu nie troszczymy się tym, czy one w ogóle zostaną. Używamy Redisa albo Memcache do przechowywania sesji, ciasteczek, tego typu rzeczy. Dla informacji, które muszą zostać przechowane na dłużej, wykorzystujemy bazy danych. Jeżeli to muszą być pliki, to wykorzystujemy usługi typu AWS S3 Bucket albo Azure Bloby, albo po prostu jakiś FTP. Ale albo też deklarujemy sobie jakąś usługę, która będzie przechowywała te wszystkie pliki w cudzysłowie. Nie przechowujemy tego w pamięci, bo można to zwyczajnie stracić. Podpinanie portów, bindowanie portów. Staramy się wykorzystywać web serwery takie jak Puma albo Unicorn. Unikamy używania Passenger to jest tak naprawdę oprogramowanie, które podpina się pod Nginx Proxy. Nie jest w stanie tak naprawdę samemu w sobie serwować, tylko jest to połączenie, jakby moduł do Nginxa. Jeśli chodzi o workery, to starajmy się wykorzystywać taki delay job albo sidekick, najlepiej takie standardowe. Jeśli chodzi o port exposing, czyli tak naprawdę o udostępnianie portu na świat, dobrze też działa Docker. Deklarujemy konkretne porty, które są widoczne i usługi, które działają na danych portach. Równoległość. Nie demonizujemy procesów, czyli tak naprawdę nie sprawiamy, żeby działały w tle. W przypadku Dockera jest wręcz wskazane, by działały w foreground, czyli po prostu widocznie. Dobrze jest wykorzystywać Dockera i Docker Compose. To nie jest to, że musi być,
ale jest to przydatne narzędzie i naprawdę dużo, dużo pomaga. A także jeśli chodzi o programowanie z wykorzystaniem Dockera, staramy się rozdzielać każdy proces na osobny kontener. Czyli jeden kontener z web, na przykład z Pumą, gdzie działają sobie cztery workery, jeden kontener z Sidekickiem, jeden kontener z Redisem, jeden kontener z Cronem na przykład. W każdym razie są one porozdzielane i wtedy w tym momencie zawsze mamy możliwość przeskalowania ich ilości, zależnie od potrzeb. Disposability. Wykorzystujemy usługi, które można normalnie na spokojnie wyłączyć, tak zwany graceful shutdown, że nie będzie czegoś takiego, że zatrzymujemy, a on nam ubija się, jakby ktoś odpalił kill 9. Normalnie kończy to, co zaczął robić, przestaje odbierać dalsze połączenia i kończy proces. Wskazane jest też wykorzystywanie Dockera, ponieważ on też dobrze sobie z tym radzi. Jako dodatkowa warstwa zabezpieczenia. Jeśli chodzi o porównywalność, identyczność środowisk różnych, trzymajmy strukturę kodu tak podobną do siebie, jak to tylko możliwe. Jedynie powinny się różnić dane dostępowe, ewentualnie pojedyncze serwisy. Do niektórych nie można po prostu mieć dostęp w środowisku deweloperskim albo na stagingu, więc wtedy trzeba to zastępować albo wykorzystywać mockupy, albo po prostu pomijać, ale przynajmniej starajmy się, żeby to było tak możliwe, jak to tylko się da. Jeśli chodzi o dodatkowe zależności typu dodatkowe narzędzia typu Image Magic, albo też jakieś biblioteki bardziej skomplikowane, starajmy się wykorzystywać Docker. Ja wiem, że dużo teraz gadam o Dockerze. Nie musi być to konkretny Docker. Może to być inne narzędzie konteneryzacyjne, ale jako narzędzie, jako takie jest bardzo przydatne. Jeśli chodzi o logi, starajmy się, by aplikacja wysyłała logi na SDL, na wyjście standardowe. W Ruby on Rails wykorzystujmy logrange, by podzielić tak naprawdę na pojedyncze linijki, żeby można było spokojnie to odczytywać, łatwo analizować. Wykorzystujmy lxtalk albo logmatic albo datadog, bo teraz w otwartej becie jest ściąganie logów, logly albo jakikolwiek inny serwis, który jest w stanie zbierać te logi ze standout, filtrować i analizować. W przypadku malutkich aplikacji nie jest to must have, ale staje się to coraz bardziej ważne, im bardziej rośnie projekt albo im bardziej ważna jest ta aplikacja. Odpalajmy zadania administracyjne na tym samym środowisku, co byśmy normalnie odpalali normalne zadania, ale też wykorzystujmy tą izolację zależności. Bundle exec, npm, yarn. Nie odpalajmy tego na całym systemie operacyjnym. Tu też Docker może się przydać, ponieważ odpalamy te konkretne polecenia już w samym Dockerze, w samym kontenerze Dockerowym. I to tyle. Bardzo polecam wejść na 12factor.net, 12factor.net. Tam są te odpowiedzi, które ja Wam przedstawiłem, ale bardziej szeroko rozpisane. Czy macie do mnie jakieś pytania, moi drodzy? Dla wszystkich, którzy nie chcą pisać publicznie, w cudzysłowie, albo się jeszcze zastanawiają, za chwilę jeszcze pokażę adres mailowy, na który można wysłać do mnie zapytania. Śmiało piszcie, ja odpowiem na wszystko. Od razu mówię, nie ma głupich pytań, ewentualnie będą głupie odpowiedzi ode mnie, ale pytań nigdy nie ma. Jeśli chodzi o Dockera, domyślnie wszystko, co zostaje utworzone w ramach danego kontenera, jest przechowywane tylko tam, ale można utworzyć coś takiego jak volume, czyli tak można powiedzieć, że partycja taka pseudo i wtedy po prostu podpinamy daną ścieżkę, która jest sobie normalnie na hoście, pod ten kontener.
Czyli powiedzmy sobie, że chcemy pod home deploy log, żeby znajdowały się rzeczy, które w kontenerze znajdują się na app ukośnik log. I wszystko, co będzie utworzone w tym app ukośnik log, znajdzie się również w home deploy log, nawet jeżeli kontener zostanie usunięty. To jest jako zabezpieczenie, jako takie. Dodatkowo Docker domyślnie wyciąga logi z rsysloga i tak dalej, by móc przejrzeć taki jest STDAO, odpalając polecenie Docker Logs. Mam nadzieję, że wypowiedziałem się w miarę sensownie, no tak? Spoko. Śmiało, śmiało. Ogólnie tak. Nie jestem zbyt dobry w PHP, od razu mówię, więc jeżeli powiem coś głupio, to proszę się nie obrazić. W Dockerfilu definiujemy sobie, co konkretnie musi zostać zainstalowane w ramach samego Dockerfila, żeby utworzyć obraz Dockerowy. Potem, jak uruchamiamy, to uruchamiamy po prostu pojedyncze procesy. Ale z tego co pamiętam, to w przypadku PHP to musi być jakiś moduł wstrzyknięty, żeby uruchamiać wraz z PHP, więc w takim razie uruchamiamy proces, teraz strzelam, engines plus PHP mode wskazujący na daną konfigurację. Więc na takiej zasadzie. Potem jak mi napiszesz, mogę poszukać ci i wysłać konkrety, jakby co. Ogólnie tak, to jeszcze na chwilkę. Bardzo polecam, byście wskoczyli na naszą stronę odnośnie rekrutacji kariery. Obecnie szukamy chociażby DevOpsa, bo przydałby nam się takowy. A jeżeli sami nie jesteście chętni, ale znacie może kogoś, kto lubi siedzieć w Linuxie, nie musi to być osoba, która super ogarnia, powiedzmy sobie, Ansible'a albo Dockera, ale jest w stanie się nauczyć albo chociażby, nie wiem, potrafi czytać dokumentację i w miarę sobie ogarnąć, chętnie przygarniemy. Junior, senior, regular, każdy. Jak do nas napiszecie, to po prostu przedstawię wam zadanie. Zróbcie je na tyle, na ile jesteście w stanie i podeślijcie, a jeżeli nam się spodoba, to przejdziecie dalej. Nie musicie uzupełniać wszystkiego. To teraz tak, jeszcze jedna rzecz. Pokazuję jeszcze tą stronkę. Tu jest moja twarz, to już pominę. Tu jest mój adres mailowy. Jeżeli macie jakieś pytania albo wątpliwości, albo chcecie po prostu się dopytać niektórych rzeczy, śmiało wysyłajcie na ten adres. Postaram się wam odpowiedzieć. Zatem, czy jeszcze macie do mnie jakieś pytania? Nie musicie odpowiadać teraz, możecie na przykład wysłać mailowo, nie ma problemu. Śmiało, jeżeli mogę, to odpowiem. Ale też wszystkiego nie wiem. Jeśli o to chodzi, to w przypadku samego Dockera i Docker Compose nie, ale wchodzimy w inne poziomy orkestracji.
możemy wykorzystać Docker Swarma, gdzie tak naprawdę mamy jeden node, jeden serwer zarządzający i nody służące. I wtedy tak naprawdę niezależnie od tego, na którym serwerze coś jest, zwraca nam, działa odpowiednie dane. Może się okazać, powiedzmy sobie, web serwer jest na nodzie C, worker jest na nodzie A, cron jest na nodzie B. Nie ma znaczenia, będzie działać. To jest Docker Swarm, jest Kubernetes, który jest bardzo skomplikowany. To już są te wyższe poziomy zarządzania kontenerami. Do tworzenia całych flot czasem. Tak trochę wygląda też staging u nas w naszej firmie. Posiadamy tak naprawdę stack serwerowy, na którym jest kilkadziesiąt różnych projektów. Ale co masz na myśli przez zgodność pakietów? Tak naprawdę wszystkie zależności dla danej aplikacji są w ramach danego obrazu dockerowego, a potem kontenera po uruchomieniu. Więc równie dobrze, jeśli chodzi o nody macierzyste, tak, ale w tym przypadku też wykorzystujemy proxy działające wyżej, które może bezpośrednio do danych kontenerów prowadzić. Tym proxy może być Apache, może być Nginx proxy, może być H-proxy. Możemy ustawić po prostu, że na wejściu jest sobie usługa webowa, która zarządza ruchem dalszym. No, robi za takie wirtualne proxy. I w tym momencie kontenery działają w odpowiedniej sieci, do których prowadzi ten ruch. To proxy na samej górze również może być kontenerem dockerowym. Po prostu ma wypuszczone porty 80 i 443 na przykład. I później te dalsze usługi mogą mieć aktywny port na przykład 3000 albo 100 010 albo inne. Jeżeli jest odpowiednia konfiguracja, to wtedy on będzie prowadził bezpośrednio na przykład do Pumy albo do Unicorna, albo do innego Nginxa na przykład, który hostuje statyczne dane. Tak, istnieje taka baza. Jest ich w sumie parę. Jest coś takiego jak Docker Hub, jest coś takiego jak Quay, tak zwane registry, czyli repozytoria obrazów dockerowych. Można też takie repozytorium samemu sobie utworzyć i wrzucać tam rzeczy prywatne. Bądź też publiczne. Absolutnie. To jest taki trochę odpowiednik GitHuba w tym momencie, bo każda kolejna wersja jest oznaczona tak i jest uruchomione wersjonowanie. Czyli jeżeli chcemy, możemy sobie wziąć Postgresa 9.4, ale też możemy wziąć sobie Postgresa 9.6, MySQL'a 5.6, Nginxa któregoś starego, Apache 1, Apache 2. Absolutnie. Nie musimy każdorazowo budować takiego kontenera. Jeżeli mamy jakieś customowe rzeczy do rzucenia jakichś usług, jakichś bibliotek, możemy stworzyć własne repozytorium i wrzucić na nie swój własny obraz. I w przyszłości po prostu tylko ściągać z tego repozytorium bez potrzeby. Jest kompletna izolacja. Możemy, powiedzmy sobie, na CentOSie uruchomić obraz debianowy. Jedyna różnica jest taka, że to musi być Linux, bo wykorzystuje ten sam kernel. No, częściowo Unix też, ponieważ na Macu też można uruchomić Dockera. Na Windowsie tak naprawdę też się da uruchomić Dockera, ale tam pod spodem występuje jakaś dodatkowa wirtualizacja i tam już jest większa jazda. Dobrze, to w takim razie chyba będziemy kończyć. Jak już wspomniałem, jeżeli macie jakieś pytania, sugestie, chęć odnośnie dalszych informacji, śmiało do mnie piszcie. I dziękuję Wam bardzo, że byliście cierpliwi, bo niestety nam troszeczkę narzędzie psuło, ale mam nadzieję, że w miarę przydało Wam się to spotkanie, chociaż trochę.
W takim razie dziękuję. Na razie.